Pytaliście mnie Państwo wiele razy w komentarzach, jak ja buduję kompostownik. To nie będzie taki klasyczny, piękny przykład kompostownika, ponieważ ja nie mam żadnej tutaj obudowy. Jak Państwo widzicie, jest tutaj góra wszystkiego z ubiegłego roku, różnych chwastów i z tego roku, to są tegoroczne, ponieważ są jeszcze świeże, zielone, jeszcze wczorajsze. I ja potrzebuję naprawdę bardzo dużo miejsca, a nie mam tego miejsca tutaj, żeby budować różnego rodzaju komory, więc robię to w jednym miejscu. Jak robię? Tutaj Państwu pokazywałam, że wybierałam ziemię kompostową i naprawdę no więcej jak pół tej części ogromnej góry kompostownika wybrałam, ponieważ teraz ta górna część się zapada i nie widać, ile tam również wybrałam. I teraz będę to robiła tak. Najpierw rozrzucę tutaj te zielone liście i podsuwam do środka. Są tutaj gałązki orzecha włoskiego, które zapomniałam stąd wziąć, ponieważ orzech włoski będzie zmielony i trafi tam, gdzie jest orzech włoski. A tutaj jakiś kawałek agrokaniny, to nie może tutaj być. Te zielone części to upucham sobie tam w miarę możliwości głęboko do tej dziury, żeby one były na samym dnie, przynajmniej tak chociaż teoretycznie. O, udaje się. I gdy już porozrzucam tą pierwszą warstwę zielonych liści, tutaj jest ziemia. Ta ziemia to nie jest ziemia kompostowa, to jest ziemia, która pochodzi z budowy schodów przy chatce. Mąż tutaj wyrzucał tę ziemię, ponieważ wszystka ziemia z ogrodu, którą kopiemy na przykład pod budowę schodów, słupków, czegokolwiek, wszystko trafia na kompostownik. My tej ziemi nie wyrzucamy. Teraz tą ziemię rozsypię na te zielone części. Tutaj też były części zielone, które ja rozsypywałam. Mąż na to wysypał, ale ja to muszę troszeczkę poprawić, ponieważ w ogóle chciałabym, aby ten kompostownik poszedł z powrotem do środka, żeby był mniejszy, a nie taki duży, ponieważ oczywiście w trakcie sezonu będzie jeszcze bardzo dużo różnych zieloności, a i my też przecież zawsze coś budujemy. Więc tutaj tą ziemię sobie rozsypię na te zielone części roślin. Ona się przekompostuje i będzie naprawdę bardzo żywną, wartościową ziemią. A na razie jest to taka ziemia gliniasta, chociaż i tak nie jest jeszcze taka zła. Bywała w naszym ogrodzie znacznie gorsza glina. Dobrze, ta ziemia jest nasypana. No i teraz zbieram kolejne warstwy tutaj z góry. Nawet jest deska, deska nie będzie. Ona też jest po prostu potrzebna. To co było z ubiegłego roku, to co nawet tutaj nakładałam, to również musi tutaj z powrotem trafić. Te gałęzie z róży. Proszę Państwa, jakie przede wszystkim rośliny na kompostownik? Ja wyrzucam tutaj wszystko od lat. Powiem Państwu szczerze, ponieważ niektórzy się nie przyznają, nie chcą powiedzieć, bo boją się, że zostaną skrytykowani, że nie można wyrzucać na przykład ściętych pędów z nasionami, czy pędów roślin chorych, czy róż, a róże zazwyczaj są chore, czy liście orzecha włoskiego. Proszę Państwa, ja tutaj wszystko wyrzucam. I robię to od 20 lat i rośliny w ogrodzie naprawdę rosną pięknie. Oczywiście susza nam tutaj nie pomaga, ale pomimo tego rośliny rosną bujnie, zdrowo. Jeżeli chorują, to chorują wszędzie. Kilka lat temu mieliśmy choroby grzybowe w ogrodzie niemal na każdej roślinie, ale ta choroba zaatakowała prawie całą Polskę. Kto przyjeżdżał do ogrodu, mówił, że w swoim ogrodzie również ma choroby grzybowe i żadne nawet opryski chemiczne absolutnie nie pomagały. Trzeba było po prostu te chore rośliny ścinać. I co z takimi?
palić nie wolno, jest to zabronione. Gdzie ja mogę kopać, proszę Państwa? No przecież nie mogę kopać wszystkich trawników i wyrzucać to pod trawniki. Więc to wszystko trafia na kompostownik. Nie oddaję do gminy, ponieważ trzeba by było płacić. A i tak mieszkańcy, ci, którzy mieszkają, tak powiem, w miastach, oddają takie różne zielone części, więc my tutaj na wsi powinniśmy to kompostować. I przez 20 lat nie zauważyłam, aby nasze rośliny z tego powodu cierpiały i rosły źle, jeżeli tylko podsypię ziemią kompostową. Sami Państwo widzieliście, jak na przykład hortensje od razu ruszają, jest pięknie, wystarczy trochę wody i już rosną jak szalone. Więc wyrzucam wszystko. Wyrzucam również, proszę Państwa, z kuchni wszelkie takie, na przykład fusy z kawy wyrzucałam, ale teraz nie wyrzucam, ponieważ jak powiedziałam, jest sucho, więc fusami z kawy ściółkuję rośliny. A fusów mamy dużo, ponieważ bardzo lubimy kawę, a kawiarka bardzo elegancko te fusy odciska. I te wszystkie fusy są. Tak samo trafiają różne herbatki ziołowe, ponieważ herbatek nie kupuję. Mam ziołowe z ogrodu. I co jeszcze trafia? No wszelkie takie roślinne obierki, wszystko idzie tutaj. Ponieważ na przykład obierki z ziemniaków kurom się nie daje, bo one chorują. Druga deska, wsunęją tam dalej. Królikom również nie daje, więc to wszystko trafia tutaj. Trafia tutaj również, proszę Państwa, papier, kartony, ale to papier, kartony niemalowane. Można wyrzucać jak najbardziej te kolorowe, drukowane. Niestety trzeba sobie zbierać, składać i oddawać jako śmieci. Tutaj nawet jest coś, lawenda przycięta, tak. Lawenda pachnie, czyli ta wiosenna lawenda. I tak to, proszę Państwa, buduje warstwami. To wszystko się oczywiście jeszcze uleży. No widzą Państwo, o, jaka tam jest jama, prawie cała, to może cała, to nie, ale pół łopaty wchodzi tam bez problemu. Więc trzeba z powrotem to wszystko tam wyrzucić. Oj, chyba schudłam, bo mi spodnie padują, muszę sobie kupić szelki. I tak, proszę Państwa, zniknęła już tutaj ta kupa ziemi z boku. Teraz zajmuję się upychaniem tutaj do środka kompostownika. Co jeszcze wyrzucam? Wyrzucam również z odkurzacza. Wszystko tutaj trafia.
ponieważ w odkurzaczu zazwyczaj znajduje się sierść zwierząt, czyli naszego psa, kotów, które sobie czasem spacerują po domu, więc to wszystko tutaj elegancko, spokojnie trafia. A czasem jest tak, no zazwyczaj psy lenią się wiosną i jesienią. Jest tej sierści bardzo, ale to bardzo dużo. Po jednym odkurzaniu robi się taka kula z sierści. Ja tę kulę, proszę Państwa, zbieram i układam na kompostowniku wiosną. Dlaczego wiosną? Dlatego, że gdy przylatują ptaszki, zwłaszcza sikory, one właśnie zbierają tą sierść i wyścielają sobie nią gniazdo. Więc ustawiam je w jednym miejscu, żeby sobie ptaszki mogły pozbierać i wymościć swoje gniazda. A teraz trzeba tutaj z góry pościągać. I to jest coś na jedną stronę. No najgorsze to są oczywiście pędy róż, bo pędy róż nie są kujące. Ale myślę, że już też zdążyły im kolce odpaść. Tym bardziej, że przecinamy przez tą wietrą, dlatego że nie, już to są tutaj kolczaste. Trzeba to tylko tak zrobić, żeby ten kompostownik był tutaj jedną taką wielką górą, żeby się nie za bardzo panoszył na wszystkie tutaj strony. Są tutaj takie pędy, proszę Państwa, ktoś zapyta, czy one się, bo jak długo w ogóle robi się taki kompost? Prawidłowy kompost robi się około pół roku. Ja używam po roku. Czy te pędy się kompostują? Mniejsze tak, te większe potrzebują czasu, 2-3 lata, więc jest to taki etap, gdy wybieram ziemię, są gałązki, przekładam, później znowu z powrotem je kompostuję. Nie ma innego wyjścia, paliła nie będę, wyrzucała byle gdzie nie będę i kopała też nie będę. Takie rzeczy można kompostować, to jest wszystko częścią roślinną, zieloną. Kompostownik pracuje w bardzo wysokiej temperaturze, więc zakładam, że być może wszystkie te choroby, patogeny po prostu się tutaj pod wpływem tej wysokiej temperatury zostaną zlikwidowane. Aha! Co jeszcze daje na kompostownik? Zapomniałabym. Daje ściółkę skórnika i królicze bobki, te, które mam tutaj za dużo. Wszystko trafia na kompostownik, ponieważ część zalewam wodą i robię sobie takie gnojówki do podlewania roślin. A to, co jest za dużo w nadmiarze, proszę zobaczyć. Państwo tak nie będziecie widzieć, ale tutaj, gdzie była świeża trawa i świeże te wszystkie zielska z ogrodu, ziemia już zaczęła pracować. Już kompostownik jest tutaj gorący, ponieważ kompostownik w czasie swojej pracy nie mogę powiedzieć, żeby u nas jakoś śmierdział. No troszeczkę śmierdzi, no ale dla mnie to jest bardzo przyjemny zapach. Ale niektórzy mówią, że to śmierdzi, ponieważ wiadomo, wysoka temperatura, to wszystko pracuje, prawie się gotuje, ale już zaczęła się tutaj ta ziemia przerabiać. Czy ja kompostownik podlewam? Nie, nawet w czasie suszy nie podlewam, ponieważ pilniejszym jest podlewanie roślin, ale będziemy zakładać również tutaj przy kurniku zbiornik na wodę deszczową. Wówczas będę miała pod ręką zbiornik i wówczas będę mogła sobie jak najbardziej czasem podlewać, gdy jest sucho, ponieważ to przyspieszy oczywiście kompostowanie. Tutaj przesunę, ponieważ za bardzo poszło to na porzeczki, no ale nie było miejsca, ponieważ ta góra była naprawdę bardzo, bardzo duża. Od razu przesunę.